Kyrie eleison. Drugiego kwietnia przypada wspomnienie świętego Franciszka z Paoli, pustelnika. Franciszek urodził się 27 marca 1416 roku w Paoli, we Włoszech. Pochodził z ubogiej, ale głęboko religijnej rodziny. Rodzice wyprosili sobie syna żarliwą modlitwą do świętego Franciszka z Asyżu. W podzięce dali więc synowi na imię Franciszek. Spełniając uczyniony ślub, oddali go do klasztoru franciszkanów, kiedy Franciszek miał zaledwie 12 lat. Nie wiadomo, dlaczego Franciszek już po roku opuścił klasztor i wrócił do domu. Gdy miał 13 lat, odbył ze swymi rodzicami pielgrzymkę po najsłynniejszych wówczas sanktuariach Włoch – Asyżu, Monte Cassino, Loreto, Monte Lucco i Rzymu. W wiecznym mieście, pełen smutku, patrzył na przepych duchowieństwa. Kiedy pewnego dnia ujrzał przejeżdżającego we wspaniałej karocy w otoczeniu licznej służby kardynała Juliana Cesarini, zawołał na głos oburzony, że nie ma w tym ani śladu ewangelicznego ubóstwa. Kiedy kardynał zatrzymał się i odpowiedział chłopcu, że nie czyni tego z pychy, ale że taki jest powszechny zwyczaj, iż dygnitarze świeccy i kościelni jadą w odpowiedniej dla ich godności oprawie. Po powrocie do Paoli Franciszek założył w pobliżu miasta pustelnię i oddał się w niej bardzo surowemu życiu. Powoli zaczęli do niego dołączać uczniowie. I tak powstała nowa rodzina zakonna, braci najmniejszych, minimitów. Do 3 ślubów zakonnych dołączył Franciszek ślub 4, zachowania przez całe życie postu od mięsa i nabiału. Obecnie do rodziny zakonnej eremitów świętego Franciszka należą minimici, minimitki oraz tercjarze minimiccy. Pan Bóg obdarzył Franciszka darem czynienia cudów. Miał m.in. wskrzesić Mikołaja, syna swojej siostry Brygidy. Podanie głosi, że kiedy statek nie chciał zabrać go na Sycylię, gdzie miał założyć nowy klasztor, przepłynął z Italii na tę wyspę na swoim płaszczu. W ikonografii związanej z Franciszkiem legenda ta ma silne odbicie. Dzięki sławie świętości życia i cudów mnożyły się także fundacje nowych klasztorów w Europie. O wielkim mężu dowiedział się także król francuski Ludwik XI, kiedy był ciężko chory, i zaprosił go do siebie z nadzieją, że Franciszek go uzdrowi. Na żądanie papieża Sykstusa IV Franciszek udał się do Paryża. Nie uzdrowił wprawdzie króla, ale przysposobił go do chrześcijańskiej śmierci. Także na jego ręku spokojnie oddał ducha Bogu. Z tej okazji skorzystał Franciszek i także na ziemi francuskiej założył kilka klasztorów swojego zakonu. Regułę, którą ułożył, w roku 1493 zatwierdził papież Aleksander VI. Franciszek został doradcą Karola VIII. Jako asceta wzorował się na doświadczeniach ojców pustyni. Zmarł w opinii świętości 2 kwietnia 1507 roku we Francji. Jego beatyfikacji dokonał papież Leon X w roku 1513. Ten sam papież, 6 lat później, wyniósł go również do chwały świętych. Wiele miast ogłosiło świętego Franciszka z Paoli za swojego patrona i orędownika. W roku 1943 papież Pius XII proklamował świętego Franciszka z Paoli patronem marynarzy włoskich. Uważany jest także za patrona grzeszników powracających do Pana Boga, skazanych na śmierć i umierających. Dzień jego dorocznej pamięci bywa bardzo uroczyście obchodzony w południowej Italii. Na pamiątkę tego, że na płaszczu miał przedostać się z Włoch na Sycylię, urządza się nad morzem barwną procesję z figurą świętego. W ikonografii święty Franciszek z Paoli przedstawiany jest w mniszych szatach. Częstym motywem jest legenda o przebyciu morza na płaszczu. Przedstawiany jest na obrazach wielu słynnych malarzy. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty obdarzyłeś chwałą wybranych świętego Franciszka z Paoli. Spraw, abyśmy go naśladowali i przez jego wstawiennictwo osiągnęli nagrodę obiecaną pokornym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami.
bądź nam miłości.